Dzień dobry, witam serdecznie. Kupuję platynę, bo stwierdziłem, że zrobię taki mały deal i pecik jeszcze trochę z pieniędzmi poczeka na mnie. Kappa. Nie no, ogólnie to jestem bardzo złym człowiekiem i wpadłem na bardzo inteligentny pomysł, że w końcu sobie ogarnę peta, który będzie cokolwiek robił dobrego. I miałem bardzo duży dylemat, bo miałem do wyboru albo Darklinga, albo Twiga, albo cholera wie co jeszcze. I wyszło na to, że chyba stać mnie tylko na... Czekajcie, na co mnie stać tak naprawdę? No bo tutaj 700 platy niby mam i tak mamy wybór. Mamy Darklinga i mamy do wyboru Twiga. Na oba mnie stać, no jakby nie policzyć. 700 platki mam i przy okazji 3-2 czy tam 3-4 kk, 3-2 i 3-4 kk mam. I teraz się bardzo głęboko w sobie zastanawiam, no bo jakby nie spojrzeć, Twig atakuje urokami, więc to jest bardzo fajna sprawa. Dodatkowo on ma tą trutkę, więc tutaj z motylem by się trochę żarł. No ale z trzeciej strony w sumie z Darklingiem nigdy nie grałem i teraz mam mega problem. Co by tu wziąć, bo tak naprawdę sam nie wiem. Do Twiga jestem przekonany, Twiga znam, wiem, że jest fajny pecik i w ogóle. Tylko on bardzo mało debufuje, on bardziej lubi bić i udawać się nie wiadomo jakiego kozaka. Z drugiej strony nie wiem jak zachowuje się Darkling dokładnie, jeśli chodzi o jego taktyki i tak dalej. Więc musiałbym podpytać... tak ty ma Darkling... Wiecie? Tak spytamy się przy okazji i będziemy sobie to ogarniać. I tutaj jest mega sytuacja, no bo tak naprawdę fajnie będziemy mieć te dwa pety, bo te dwa pety będą dla mnie mega, mega zajebistą sprawą. Tutaj mamy rangę piątą, tutaj będę miał dziesiątkę i będę mógł jeszcze czwartą rangę sobie jakąś ogarnąć. Dobra, tutaj pan Włosek oczywiście wyzywa jak idiota i nie szanuje bardzo. Ogólnie dzisiaj już było głosowanie, czy ma żyć, czy ma nie żyć w tej gildii, ale jeszcze chyba będzie istniał. Także taka wesoła sytuacja. Więc będzie trzeba jakoś się tutaj sobie to ogarnąć. I tak naprawdę nie wiem, czy sobie kupić właśnie tego Darklinga, czy tego Twiga. Z drugiej strony z Twigiem będzie mi się ogniki jakoś tam z wyekspionym Twigiem jakoś już tam klepało. To jest całkiem ciekawa sytuacja. No i tutaj, żeby sobie to porównać, rzeczywiście mamy takie sytuacje jak fizyczny jest dystansu i urokami, używa gruboskórność, ryki, inkantacja, mieliczna iskra, kula ognia, potężne uderzenie. Więc tutaj jest coś ciekawie. No a z drugiej strony tutaj mamy Twiga, który no tak jak zresztą widać fizycznie z dystansu, urokami, utepienie, zatrucie, szpila w oko, uderzenie cienia, okucie lalki, potężne uderzenie. No i te potężne oczywiście tutaj u Twiga jest rzadkie, stawiam, że u Darklinga podobnie. Tyle, że Darkling ma gruboskórność, która by się mega przydała. Twig, owno, tylko Darkling. To czekaj. Często daje grubo ten noob i na ognikach coś podziała. W sumie głównie ten. Trzeba by było tu sobie ogarnąć właśnie co robi Darkling i jak dobrze działa Darkling, bo tak naprawdę no Darkling to jest dla mnie mega, mega sprawa z gruboskórnością, kiedy po prostu będę coś ogarniał na zasadzie po prostu nie wiem, czy to Draugul, czy coś innego, no to wtedy całkiem spoko sprawa. Głównie dystem bije iskry kule, nie? Trzeba się dowiedzieć i sobie to zaraz ogarniemy, no bo też trzeba by było sobie przetestować, więc całkiem fajna sprawa. No jeszcze jakie tam takty mnie umiejętności tak naprawdę, jeszcze muszę by obczaje, bo ja tutaj lubię sobie dzikie tematyki ogarniać. Kula ognia, potężne uderzenie, inka sobie wrzuca, ryk, gruboskórność, to też jest dla mnie zajebista sprawa, że ma ten ryk, będzie debufował. Z drugiej strony no tutaj ma Twig, ma szpilę, ma ewentualnie tutaj tą trutę, która mi się z motylem trochę nie zgrywa. No i ma książkę, ale jeśli bym miał już ten ryk właśnie i tą gruboskórność, to bym miał self-tanka, czyli sam siebie tankował. Nie będę musiał nic wrzucać przeciwnikowi, żeby mnie mało bił, tym bardziej, że jeśli truta będzie, jeśli będzie właśnie grubo, to jeszcze dodatkowo latające i w zasadzie jestem nie do zabicia. Więc całkiem fajna sprawa i chyba bym sobie to tak mniej więcej ogarnął, no bo tak naprawdę patrząc z tej perspektywy, Twig robi za typowy damage i dla mnie to jest coś, czym ja jestem tak naprawdę. Dla mnie ma być pecik wsparciem, żeby nie padać i ewentualnie jeszcze trochę podbić damage, ale nie być głównie dosyć często w biarek. O,
więc też bardzo fajna sprawa dla mnie. I chyba na Husarionie będzie trzymany, ale jeszcze nie wiem, więc tak bym się nad tym skoncentrował. I to będzie chyba najlepsza akcja, no bo tutaj akurat jakby nie spojrzeć, Darkling mega dla mnie propsik robi w tym momencie. I też, żeby to było w miarę wyjaśnione tutaj, schowamy już szat. Jedyny minus to, że daje ten ujowy atak z bliska czasem. A to i tak samo. Dobra, więc tutaj chowamy już czat, żeby nie pokazywać dziwnych rzeczy. No i ogólnie wygląda to w ten sposób, że tak. Darkling ma mega umiejętność gruboskórność i ryk. Dodatkowo bije dystansem, głównie dystansem, więc dla mnie naprawdę fajna sprawa. I ponadto, no, czasami walnie z bliska. Ale dla mnie jest po prostu jako pet, który będzie bardzo potężnym i dla mnie istotnym tankiem, którego będę chciał mieć. A przy okazji tutaj Twig wygląda w ten sposób, że on dużo urokami czasami zaatakuje, ale on ogólnie bardzo rzadko debuffuje, jeśli chodzi o ataki. Z tej strony lepszy jest oczywiście z pierwszej klatki Plox, jeśli chodzi o debuffowanie. I tak naprawdę ja mam mega problem, albo nawet w sumie nie problem, bo tutaj z tej klatki bym musiał sobie jeszcze dobrać jednego peta, ale raczej tego nie zrobię, bo to by było totalną głupotą. I bym musiał sobie ogarnąć jakiegoś peta z 4 punktami, a tych petów jest niewiele. I albo będę po prostu miał watachę dwupetową, albo gdzieś tam kiedyś coś tam sobie ogarnę w międzyczasie. No bo motylek to jak motylek, nie? Więc tutaj moje majstry chyba nie będzie się co zastanawiać więcej. Bierzemy Darklinga. Jakby co, możecie mnie potem linczować. Darklingu, mój drogi, cyk. Straciłeś 3200, straciłeś 60 platy. Darkling Galaius, zabierz. I teraz Darklinga, jakbyśmy tu nazwali. Oczywiście Isle of Fire. To jest, kurde, piękny pecik, który będzie tutaj ogarniany w rejonach. No i ogólnie muszę właśnie teraz sobie mniej więcej potestować trochę pecika. Zobaczyć, jak on będzie sobie działał razem z motylkiem, bo to jest dla mnie też super istotna sprawa. Żeby dowiedzieć się, jak oni będą współpracować, jak będzie działać i tak dalej, już nie mówiąc tutaj o ubieraniu tych dziadostw. No i ogólnie, no, trzeba będzie tutaj żarołka klepać i to klepać. Dobra, podejmujemy się zadania oczywiście i działamy z tematem. Teraz co? Tak, kupione, ogarnięte. Bo tutaj ogólnie w gildii była kolejka po peta z trzeciej klatki, więc też ciekawa sytuacja. Dobra, nie ma co. Dobra, ogarniamy sobie miejscówki i co tu bić. Dobra, zlecko na żarcie. 350 żarcia z tego zlecka, jeśli ktoś nie wie, no to tutaj się bierze. I ogólnie zarypista sprawa, no bo się ładnie do przodu jest ze wszystkim. No i tak wygląda moja przepotężna wataszka, która, no, lata sobie już dość konkretnie, wszystko latające, w sumie mi się to trochę podoba. Więc ja się robię dumny. Zobaczymy, jak to będzie wszystko tutaj działać. Iskry tu sobie daje, nie ma ryku, nie ma bicia. No, bije dość konkretnie. No tutaj akurat jeśli chodzi o to, to ja jeszcze będę musiał sprawdzić, ile ja uderzę. Bo tu wiadomo, okrzyk ten, znaczy iskry i kulki, no to w zależności od tego, ile ja jeszcze tutaj sobie ten pobiję normalnie swoimi atakami, bo jestem ciekawy, jaka będzie różnica w damage. No oczywiście ja tutaj już mam dość spory ekwipunek. Jest i gruboskórność, bardzo fajnie. I to jest właśnie taki self-tank. I tutaj ryk jeszcze poleciał, bardzo mi się to podoba. Bo dla mnie to jest mega istotne, żeby po prostu, no, żeby być prawie nie do zabicia. Coś w tym stylu. Oczywiście Darkling będzie musiał mieć bardzo fajną rzecz, czyli po prostu Husarion, bo akurat takiego peta to ja nie widzę, żeby inaczej latał, ze względu na to, że po prostu napierdzielał, bo akurat tutaj, tak jak mówiłem, niby jest tank, niby jest debuff, ale jest też właśnie damage'em, bo takie pety zawsze robią damage, więc tutaj akurat, no, głupotą by było nie dać mu tego właśnie właśnie Husarionu, więc tutaj nawet nie ma co się zastanawiać i stawiam, że 5-6 kulek iskier będzie dawał, więc tutaj akurat bardzo fajna sprawa. No i zobaczymy, no patrzcie, ile teraz bije po 100 coś, kiedy ma trute latające plus gruboskórność, to jest tyle co nic. W sumie nie wiem, czemu uniki daje, więc dla mnie to jest, no, jak widzicie, no, żyć nie umierać, dodatkowo jeszcze motyl leczy, więc dla mnie to jest wataszka po prostu perfekcja, takie picobello. Tylko teraz z tej strony jeszcze trzeba się zastanowić, jaki pet trzeci będzie do ogarnięcia, no bo dla mnie to jest też dość spora zagadka. Musiałbym to sobie policzyć, więc w tym odcinku na pewno nie będziemy tego rozkminać. Sobie pooglądamy jeszcze te walki, te bicia. No i damage w zasadzie wchodzi taki, że nie wchodzi tego motylka. No on tutaj po 300 chyba, jak dobrze pamiętam, postrafił dostawać. A teraz nawet krwawki dużych nie dostaje, więc dla mnie to jest naprawdę
sztosik. To, no tyle więcej, tyle gorzej, że trzeba będzie to jeszcze ogarniać, pilnować, ekspić i tak dalej, ale raczej narzekać nie będę, no bo to jest tak naprawdę dla mnie komfort ten pecik, no i też będzie można właśnie szybciej klepać te kleszcze, ewentualnie spróbować z ognikami i dalej lagujący serwer niestety, więc tutaj no nic nie poradzę, jak oni tutaj zużycie mają, no i zużycie też mają takie dość wygodne. Oczywiście ten pet będzie taki w zasadzie, że będę go wykorzystywał bardziej na trudne miejsca. Będzie oczywiście na klatkach ekspiony razy dwa, czyli raz z motylem będę szedł, raz z nim, bo tam chyba z watachą się jednocześnie nie da wejść, chociaż nie pamiętam, dawno tego nie robiłem, więc trzeba będzie sobie to ogarnąć. No ale ogólnie mega sprawa, bo moja postać tak, no, dostanie jakiś boost, taki pod solę gry będę to przyspieszony miał, troszeczkę inwestycja drogawa, ale ogólnie nie ma nic złego, co by mogło na dobre nie wyjść, tak więc no na luziku. No i właśnie dostaję tutaj ostry wpierdziel lata jest, po 400 prawie, że dostawał. Oczywiście jakiś tam podstawowy ekwipunek mu założę pod hapsa i żeby troszeczkę więcej ustawał, ewentualnie jakieś resówki. No i zobaczymy, jak też motyl będzie go tutaj ogarniał, czy polubią się przyjaciele moi, czy nie bardzo, polubią się, a ja, ziomeczki dobre. Niestety tutaj ryk tylko poleciał. Gruboskórność nie wiem, czy na Bastei by w części dawał, czy po prostu na Husarionie będzie to wyglądało też tak, że będzie bardzo rzadko dawał tą grubo. Więc tutaj będę też musiał się zastanowić, czy na przykład nabicie ogników, nabicie kleszczy w Husarionie, a na przykład na Draugulu już tylko wyłącznie w, jak to ładnie powiedzieć, tylko i wyłącznie z jakimś tam ringrafem, czy w ogóle ze zdjętym po prostu, czy czymkolwiek wsadzono na ten slot, bo to też jest dość ciekawe. No i ten ryk też mi tutaj pomoże, bo jakby nie patrzeć, no ryk, panika, jakkolwiek to zwał, mi pomoże, no bo jakby nie patrzeć, troszeczkę mniejsze szanse trafienia. Jakby nie patrzeć, shit ma tylko okrzyk, ma dotkę, no i latające jako zmniejszenie obrażeń, więc ten ryk z okrzykiem, nawet jeśli mi się będzie chciało to wciskać, chociaż raczej rzadko, strasznie rzadko to korzystam, będzie się idealnie zgrywać, minimalizując szanse trafienia mojego przeciwnika. No i więc tutaj sobie piekamy ładnie, pięknie, bierzemy co potrzebujemy, wykonujemy zlecenie, 350 żarcia, więc ogólnie polecam, mega sprawa. I teraz coś czuję, że już będzie naprawdę wygodnie się to robiło. Dobra, majstry, dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia, skomentujcie, zopiniujcie, zalajkujcie. No i tyle. Hej, do widzenia.